Państwa zapraszam na film Making of do filmu Odwet. Mały podgląd. Będąc już w gimnazjum, mieliśmy pomysł, żeby nakręcić jakiś film wojenny. No ale cóż, niestety nie mieliśmy żadnych środków, więc musieliśmy chwilę poczekać. Teraz, jak mieliśmy pokazy w drugim liceum ogólnokształcącym, no, zgłosił się do nas taki jeden klient, Tomek, który powiedział nam, że jest członkiem grupy ASG. No i wiedzieli, że oni nakręcili już sobie jeden film, ale coś im nie wyszło tam, ale... Więc poprosili nas, żebyśmy im pomogli nakręcić film wojenny. Po tym, jak Artur obiecał nam zrealizowanie takiego filmu, zaczęliśmy zbierać ludzi na forach dotyczących Airsoftu. Było bardzo dużo chętnych, którzy chcieli nam pomóc w naszym przedsięwzięciu. Zainspirowała mnie praca z aktorami, ponieważ jest to coś innego niż reportaż. Więc pomyślałem sobie, że wykonam telefon do Artura. Artur aktualnie przygotowywał jakiś plan zdjęciowy, jakiś scenariusz do filmu wojennego. Zadzwoniłem do Artura z zapytaniem, czy nie znalazłoby się dla mnie odrobinę pracy przy filmie, ponieważ chciałbym spróbować faktycznie pracy z aktorami, bo to wygląda zupełnie inaczej niż reportaż z uroczystości. Artur wyraził zgodę, właściwie ucieszył się, ponieważ no, dysponujemy troszkę sprzętem takim profesjonalnym, dobrej jakości stołem montażowym oraz kamerą wysokiej rozdzielczości, więc pomyśleliśmy, że możemy spróbować sił. Ja jako operator kamery i montażysta, a Artur w tym filmie jako reżyser? Oczywiście z pomysłem było bardzo, bardzo ciężko, ponieważ film wojenny w warunkach amatorskich jest bardzo trudno nakręcić. Głównie jeżeli chodzi o rekwizyty, ludzi, miejsca. W ogóle ciężko, to straszny głód. Więc słuchając opowiadań, tych tak zwanych scenariuszy bitewnych Tomka, skleiłem coś z tego i napisałem scenariusz. Kicho, zjesz pa drobny jedany. Ale to najpierw wkuj to. To jak nie wkujesz, to wkuj. Przykazał cicho. Zjesz pa drobny jedany. Nie jeszcze. Tego się nie da skomentować. Scenariusz, całe 8 stron, totalna masakra, można się przy nim zasiekać w pisaniu. Bardzo proszę tutaj. Wyśmargany to jest druga wersja scenariusza, oryginalny scenariusz wylądował w koszu na śmieci. To jest jego druga wersja. Wszystko jest zaznaczone, tak jak kręciliśmy film. Ja dzisiaj gram poważną rolę, nie wiem, czy obrączki nie powinienem zdjąć i tutaj przy okazji jestem operatorem tego filmu, więc muszę się zająć dwoma sprawami. Tutaj Artur przez chwilę mnie zastąpi, kiedy ja będę mówił Russian. Zobacz, jaką mam klatę tutaj. Dziaś? Ale nieogolona. Tak na zewnątrz wyrzuć. Mamy tutaj Scottiego. Drugi tak, nieśmiertelnik. South Park jest ten doczysty? No. Ja bym to teraz sprawdził. Okay. No bosko. No mogę tak określić. Kogo grasz? Lewandowski. A wiesz, że to jest główna rola w filmie? Nie zdaję sobie z tego sprawy. Nie zdaję sobie z tego sprawy. Masz najbardziej przewalone ze wszystkich nas? Dzień dobry, mam na imię Paweł. Gram w filmie Odwet jako główny bohater, plutonowy Lewandowski. Do głównej roli nie musiałem się przygotowywać, gdyż strzelamy się i mamy doświadczenie już w tych sprawach. I nie jest nam obce strzelanie się, ani wcielanie w różne role żołnierzy.
Gram polskiego snajpera, który wraz ze swoim oddziałem idzie ratować przyjaciela z rąk rosyjskich najemników. Jestem strzelcem wyborowym mojej ekipy. Tak więc to, co robiłem w filmie, tak naprawdę na każdej strzelance robię, więc nie było to dla mnie trudne. Więc grałem bezimiennego żołnierza, Jeńca. Został on wzięty do niewoli. Bardzo dobrego przyjaciela pułkownika Lewandowskiego, plutonowego Lewandowskiego, przepraszam. Zagrałem rolę, w filmie zagrałem rolę Chrowczowa. Była to krótka rola. Jak się okazuje, być aktorem to nie jest taka lekka rzecz. Trzeba umieć się zachować, trzeba umieć się wyrazić, a jeszcze wyrazić to w języku rosyjskim. To już było nie lada wyzwanie. Co do rekwizytów, o, może wspomnę o rekwizytach. Rekwizyty jest bardzo trudno załatwić. Na szczęście ma się całą rzeszę znajomych, którzy mają innych znajomych, a ci znajomi mają jeszcze kogoś. Każdy airsoftowiec posiada swoją replikę broni oraz mundur i oporządzenie. No to byłem ubrany w mundur polski wzór 93, w kamizelkę kuloodporną typu OLV, hełm Fritz, oporządzenie miałem typowe dla Wojska Polskiego, do tego karabin M15-4 RIS. Wyglądał bardzo realistycznie, nie spodziewałem się czegoś takiego, dlatego że myślałem, że to będą jakieś plastikowe zabawki faktycznie takie zupełnie proste, made in China. Zobaczyłem, chłopaki przyjechali w mundurach, pierwszy raz się spotkałem, przyjechali w mundurach, przyjechali z bronią. Nawet było takie wydarzenie, że tam bodajże radiowóz podjechał sprawdzić, kto stoi na dworcu. Miejsca, w których kręciliśmy odwet, są to poligony, na których toczymy nasze airsoftowe starcia. W doborze takich miejsc kierujemy się tym, aby jak najlepiej oddawały realia prawdziwego pola bitwy. Dlatego jak najbardziej nadają się do użycia w naszym filmie. Co do gabinetu Chrówczowa, nie było większego problemu. Rodzice Bartka się zgodzili, mieliśmy piwnicę do dyspozycji, którą wcześniej umeblowaliśmy, posprzątaliśmy, od tego zawsze posprzątaliśmy, umeblowaliśmy. Wrzuciliśmy tam kilka rekwizytów, przyszli aktorzy i nakręciliśmy fajną scenę. Co do walki w budynkach, wtedy tam odwiedziliśmy starą cegielnię już zniszczoną w Skopaniu, pół godzinki od nas było akurat. Zajechaliśmy tam, rozglądaliśmy się, mieliśmy zaplanowane 2 godziny, więc już kręciliśmy prawie 6.